Panie Królowski, po co pan tu stoi? No, przyjechałem przypomnieć rządowi i ministrowi sprawiedliwości panu Ziobro oraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że ja jeszcze istnieję, a moje problemy nie zostały rozwiązane. Problemy te ciągną się od lat 90. Zostałem całkowicie zniszczony, rzekomo w imieniu prawa. A ja mówię, że to była mafia, która mnie zniszczyła całkowicie, pozbawiając mnie nawet środków do życia, bo dziś obecnie mam 202 zł 99 groszy renty. Za to mam wyżyć w tym kraju, a byłem rolnikiem o standardzie unijnym w 1975 roku. Do tej sytuacji doprowadziły mnie 7 powodzi w przeciągu 6 lat, za które odpowiadał Kalfner Okoci. Obcy kapitał. Jestem przeciwny obcemu sprowadzeniu obcego kapitału do kraju. Myśmy tu powinni pracować i czuć się właścicielami naszej ziemi w tym kraju. Nie powinniśmy nikogo wpuszczać, bo obcy kapitał to lis w kurniku. On niszczy, dewastuje nam środowisko, tak jak zrobił Carlsberg Okocim na tych billboardach. Kamera jest pokazane, jak obcy kapitał nie dbał o drożność koryta rzeki, przez co były powodzie. Czyli nie wywiązał się z kontraktu? Nie wywiązał się z decyzji wodnoprawnej i zniszczył mnie. I pokazane jest, jak promuje go nasz wymiar sprawiedliwości, bo oddając go do sądu, ja sprawę przegrałem. Sprawę prowadził kolaborant, sędzia Wiesław Grajdura. Czy będzie pan apelował, czy prosił o wznowienie sprawy, czy jak to? Tak, ja chcę, żeby co się dało, żeby wznowić te sprawy i wreszcie, żebym ja się poczuł prawdziwym obywatelem w tym kraju. Zniszczył mnie komornik, pani Waligura. Zniszczył mnie sędzia Sądu Rejonowego z Brzeska, Karteczka i inni sędziowie. Jeden z sędziów przerobił protokół nawet rozprawy.